Siemaneczko widzowie z tej strony Pronotgrasz. Postanowiłem 24H otwierać cały czas jajka. Nagrywałem to przez 24H. Zobaczycie, co tak naprawdę udało mi się otworzyć. Zobaczycie, co dało mi się trafić. I wszystko na tym odcinku. I też na tym odcinku będę rozdawać 1000 robuxów. Wystarczy dać łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem i oglądać film do końca. Napiszcie w komentarzu swój nick z Robloxa. A następny odcinek już jutro na kanale. Więc będziemy mieli cały tydzień daily odcinków, codziennie będą odcinki, tak przed 14 będę się starać nagrywać i te. Więc dobra, lecimy. Tak, pamiętajcie o tym, żeby strzelić łapkę w górę, suba na kanale. Dobra, pokazuję wam, co się stało. Tak naprawdę, zanim wam pokażę, to pokazuję wam się teraz w tym momencie na ekranie rzeczy, które postanowiłem zrobić. Więc teraz takie, zanim podsumujemy, co udało mi się trafić, to teraz na ekranie pokazują wam się rzeczy, które udało mi się trafić, udało mi się zrobić. To jest taki chwilowe rzeczy i w ogóle, więc tak teraz możecie tam sobie obczaić. Ja będę teraz opowiadać o tym wszystkim. Jakby ja tak za bardzo teraz tego nie widzę, ale to nagrywałem, bo jestem tu za szybko. Jakby teraz tak naprawdę tego nie widzę, ale po prostu wam się teraz pokazuje, co udało mi się tam dropnąć. Jak widzicie, powoli tam też starałem się jakby powymieniać rzeczy, porobić te rzeczy, żeby tam, wiecie, jakby mieć coraz lepsze te pety. Więc no tak jak widzicie, udało się ciekawe może rzeczy trafić. No nie wiem, nie wiem, w sumie musicie zobaczyć sami. Teraz takie jeszcze pierwsze 2-3 godziny otwierałem, to właśnie widzicie, jakie rzeczy pootwierałem później na noc. Coś takiego. Powiem wam, że tak szczerze, niech leci na razie teraz, teraz niech to leci. No tak szczerze podsumowując moją rzecz, mi się zdaje, że można było lepsze rzeczy potrafiać i naprawdę mi się zdaje, że aż takiego szczęścia nie miałem, jakie mogłem mieć, szczerze mówiąc. I teraz chcę wam, już nie będę tam wam za bardzo teraz pokazywać, tylko chcę wam pokazać podsumowanie, co udało mi się dropnąć. Teraz bym chciał zrobić taki challenge, na przykład tydzień otwierania cały czas jajek, albo coś takiego, albo 48H, czyli 2 dni. Teraz byśmy zrobili 2 dni, ale to na nowy, po prostu na nowy update. 2 dni otwierania cały czas jajek 48H, więc jeżeli byście chcieli taki odcinek, to strzelcie łapkę w górę, a na pewno będzie taki odcinek. Ja już wam pokazuję, jakie mam pety, co udało mi się wydropić. Tak naprawdę udało mi się wszystko pozamieniać i jakby mam teraz wszystkie nowe pety, jakby no już nawet megalodon się nie łapie w moich top 16 petów, żeby je założyć, więc widzicie, no naprawdę mityczny, tutaj mamy mityczne goldy, toksiki mamy, tutaj neon mamy, legendarki możemy z niego, znaczy te rainbowy będziemy mogli zrobić. No widzicie, no jest naprawdę mega potężnie, będę jeszcze dropić, będzie coś może lepszego, uda mi się wdropnąć, ale jest naprawdę mega fajnie. Jeżeli byście chcieli wygrać oto takiego peta, to napiszcie w niku pet, a też wylosuję jedną osobę właśnie na następnym odcinku jutro, osobę, która wygra po prostu takiego peta. Ustalmy sobie, że jutro będzie odcinek na przykład, no nie wiem, żeby tak ci wam powiedzieć, 11:15, coś takiego, więc bądźcie tam około tej 11:00, zobaczymy tak naprawdę, o której wstawię ten odcinek, ale mniej więcej postaram się o tej 11:00, zobaczymy, jak nam się uda. Zobaczymy sobie teraz, w sumie przejdziemy sobie do świata i zobaczymy sobie, jak wygląda topka, bo tak naprawdę ja nie oglądałem topki od XXXX czasu, nawet nie wiem, co się dzieje na tej topce. Czekajcie, musimy sobie, Oholix w ogóle jest tutaj w topce, to jest youtuber taki, dobra, odrodzenia. No i jak widzicie, już jest DE, więc jest naprawdę mocno. Żeby dostać się do topki, trzeba mieć 200, o, odświeżyło się akurat, 200 coś tam N, więc no jest mocno, jest potężnie, jest ciężko do trafienia, więc 200 N mieć, to jest już tak, kurczę, powiem wam, wysoko, naprawdę jest już ciężko do trafienia, żeby mieć 200 N, ale no ja mam tutaj 3, pamiętajcie, kiedyś byłem w topce, udało mi się w topkę wbijać, kiedyś grałem naprawdę, jeju, cały czas otwierałem te jajka i kurczę, grałem po codziennie tak naprawdę, cały czas był komp odpalony i otwierał, więc naprawdę było potężnie kiedyś i długo naprawdę otwierałem.
wyciągałem te jajka i to wszystko. Jak widzicie, no, udało się parę rzeczy trafić. Nie wiem, jak wy sądzicie, ale czy byście chcieli jakieś inne gierki? Napiszcie mi, widzowie, czy byście chcieli jakieś inne gierki, znaczy o Robloxie, tylko w inne gierki. Na przykład, czy byście chcieli tutaj na kanale coś innego, żebym zaczął grać? Czy chcecie tego Rebirtha, bo na Rebirthie to widzę, że najwięcej osób ogląda tego Rebirtha u mnie na drugim tym kanale. Pamiętajcie, że mam pierwszy kanał i na pierwszym kanale dzisiaj też się pojawi odcinek. Tak po godzinie albo po dwóch godzinach po tym odcinku pojawi się na moim pierwszym kanale, czyli Pronot Graczu. I tam będzie odcinek właśnie z tego, Pet Simulator X. I ogólnie odnośnie bardziej, nie że sama gra, tylko właśnie takie ciekawostki, bardziej takie rzeczy, które... podsumujemy tą grę i w ogóle dam wam takie fajne rzeczy, takie newsy może bardziej zrobimy sobie o polskich gierkach i zobaczymy, czy wam się to spodoba. A ja już nie będę po prostu tutaj już gadać o tych gierkach, tylko właśnie chciałbym wam pokazać sklepy. W sklep nic nie zmieniło się, wszystko kupione. By się przydało ogólnie pokupywać jakieś rzeczy, ale no nie będę teraz wydawać się tych rzeczy, ale zobaczcie, no straciłem już wszystko tak naprawdę, nie mam sezony tutaj. Sezony bym mógł, kurczę, też porobić i wykupić za Robuxy, ale na razie no, nie mam takiego, aż takich chęci, żeby wydać tutaj Robuxy. O, Craft Rainbow Peta, muszę jednego z Rainbow Peta zrobić i wtedy będę mieć nowe rzeczy. No nie wiem, napiszcie mi, widzowie, właśnie, jak wam tam się podoba, co w ogóle wygracie i czy na przykład Rebirth Champions X wam się podoba. Też wam chcę dać ciekawostkę, że uwaga, wiem, że ludzie, którzy stworzyli Rebirth Champions X, będą tworzyć nową grę, już mają na przykład zakładkę zrobioną na nową grę i to wszystko jest potwierdzone w 100%. Zobaczymy, jaka będzie nowa gierka, może znowu jakiś clicker, pewnie znając życie, a może coś innego. Lepiej by było, jakby było coś innego, bo wiadomo, cały czas odgrzewać te clickery to już nie jest, wiadomo, fajnie sobie pograć clickera, ja lubię pograć clickera, na początku clicker zawsze się fajnie gra, czyli jak jest nowa gierka i na początku jak się wbija te wszystkie rzeczy, to jest naprawdę mega spoko, ale później już w czasie, jak już masz milion tych map, to już się już nudzi i czekam na coś ciekawszego, może na Robloxie, zobaczymy, co będzie. Ale Rebirth Champions X jeszcze jest mega spoczko, chociaż i tak uważam, że na razie to już będzie za niedługo końcówka w Rebirth Champions X. Mi się zdaje, że jeszcze 2-3 aktualizacje pociągnie to i wtedy już będzie trzeba pewnie już tak powoli schodzić to z toru, bo jak widać, że powoli już coraz mniej tych ludzi grają w tego Rebirtha, więc no, teraz Pet znowu wrócił do łask. Ja w sumie nie grałem, tylko sobie zobaczyłem tam tak naprawdę i nie wiem, może na moim drugim kanale, czyli znaczy moim pierwszym kanale Pronot Gracz zwykłym, tam będzie jakiś odcinek może z Pet Simulator X, zobaczymy, co tam będzie. A ja już tak naprawdę ja już nie będę tutaj mówił więcej, więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jeżeli pamiętajcie, jeżeli chcecie odcinki więcej, jeżeli chcecie wygrać też konkursy, to oglądajcie filmy do końca i też pamiętajcie, żeby mieć suba z dzwoneczkiem, bo dzięki temu macie powiadomienie i zawsze możecie wbić od razu na odcinek, a to jest mega ważne, żebyście wbijali na odcinki. Dziękuję serdecznie, że jesteście, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, cześć, na razie!